Cześć, nazywam się Edyta Niewińska, jestem autorką dwóch powieści Kosowo i Lawendę. To jest mój pierwszy odcinek podcastu o pisaniu, podcastu, który zatytułowałam Pisarskie Olśnienia, bo niezmiernie uwielbiam te momenty, w których pracując nad książką, szukając koncepcji, dopracowując pomysł, nagle coś klika w głowie, jest ten moment kompletnego olśnienia i to jest to po prostu. To jest to poczucie, że mam to, że wszystko jest gotowe, można siadać i pisać. Dlaczego powstał ten podcast i skąd ten pomysł? Szukając różnych informacji o tym, jak lepiej pisać, czego jeszcze mogłabym się sama nauczyć, zauważyłam, że o tyle, o ile za granicą jest dużo ciekawych podcastów, rozmów, wywiadów z osobami piszącymi, o tyle w Polsce jest mało takich materiałów. Pracuję również jako dziennikarka, freelancerka od dłuższego czasu. Od ponad roku na stałe jestem związana z zupełnie inną opowieścią. Tam piszę recenzje powieści oraz prowadzę wywiady z pisarzami. Okazyjnie również od czasu do czasu jestem poproszona o napisanie artykułu o moich podróżach, o miejscach, w których byłam. Natomiast nigdy nie prowadziłam żadnego programu radiowego. A pomyślałam, że takie rozmowy, które przeprowadzam z ludźmi piszącymi, one są znacznie ciekawsze na żywo. Tego, w którym momencie człowiek się uśmiecha, w którym momencie mówi z przeogromną pasją, tego w wywiadzie napisanym w transkrypcji nie widać. W podcaście też tego nie widać, ale słychać ten uśmiech w głosie, słychać to bijące serce do jakiegoś szczególnego tematu. A ponieważ takich rozmów przeprowadzam ostatnio naprawdę wiele, głównie ze względu na to, że pracuję z osobami, które piszą swoje powieści, w którymś momencie powiedziałam sobie, że trochę szkoda, że to zostaje między nami. Fajnie by było powiedzieć innym piszącym osobom, że w swoich dylematach, rozważaniach, rozmyślaniach o pisaniu nie są sami. Że to nie jest jakaś ich jednostkowa historia czy ich osobisty problem, że wszyscy mamy tak naprawdę podobne dylematy i zagadnienia. Natomiast fajnie jest podzielić się właśnie tym, co z tego wynika i jak my sobie z tym radzimy. Bo często taka mała podpowiedź od kogoś, to właśnie może być to jedno potrzebne nam olśnienie, żeby ruszyć z miejsca. Pomyślałam, że oczywiście mogę zadawać takie pytania pisarzom uznanym, których nazwiska widzimy w mediach, ale to nie jest nic nowego, nic specjalnego. Przede wszystkim najbardziej zaciekawiło mnie to, o co mogę zapytać i co mogą powiedzieć osoby, które piszą na co dzień, których życie zawodowe też jest związane z pisaniem, które piszą na bloga, które pracują jako copywriterzy albo które pracują jako zupełnie ktoś inny, a piszą powieść po godzinach. Dla mnie bardzo fascynujące jest właśnie to zmaganie się z materią tekstu, ze słowami i to, jak każdy z nas podchodzi do tego trochę inaczej. I właśnie to chciałam pokazać w tym podcaście i w tych moich rozmowach, które będę tutaj przeprowadzać. Ten podcast jest dla mnie bardzo ważny, bo robię to po raz pierwszy oczywiście, więc to też nadaje specjalnej wagi tej historii. Natomiast niezwykle ważne jest dla mnie to, że to nie będzie mój głos, to nie będzie moje wymądrzenie się, to nie będzie moja gadająca głowa, tylko osoby, które chcą się czymś podzielić. Podzielić się z innymi piszącymi i pokazać, że mają jakąś podpowiedź, jakieś rozwiązanie i może dzięki właśnie słuchaniu tych rozmów komuś coś w odpowiednim momencie pięknie kliknie w głowie i ruszy do pisania z pełną parą. Dlatego co 2 tygodnie będę proponować Wam nową rozmowę z nową, ciekawą dla mnie i mam nadzieję też dla Was osobą. Gdzie możecie mnie znaleźć, gdzie możecie skomentować odcinki podcastu, gdzie możecie o tym porozmawiać.
Ja prowadzę grupę, która nazywa się dokładnie tak jak podcast, Pisarskie Olśnienia. Ta grupa jest grupą wsparcia dla wszystkich, którzy są w trakcie pisania swojej książki. Przepięknie się tam dzielimy swoimi spostrzeżeniami, swoimi dylematami. Rozmawiamy na wiele tematów związanych z bohaterem, z narracją, z własnymi emocjami też związanymi z pisaniem. Zapraszam Was serdecznie do tej grupy. Tam również będziemy dyskutować o kolejnych odcinkach podcastów. Tam też będziemy rozmawiać o tym, kogo Waszym zdaniem mogłabym zaprosić do kolejnego odcinka, jeżeli macie takie życzenie. Jestem bardzo otwarta na taką rozmowę. A teraz zapraszam Was na pierwszą moją rozmowę, którą przeprowadziłam z Kamilą Kowalską, mieszkającą w Rzymie, i rozmawiamy sobie trochę jak blogerka z Rzymu i pisarka z Andaluzji o tym, jak takie wspaniałe miejsca inspirują nas do pisania naszych powieści. Goszczę dzisiaj Kamilę Kowalską, która jest autorką prześwietnego bloga Autostrada del Sole. Kamila na swoim blogu dzieli się swoją pasją do Włoch. A ja dzisiaj chciałam Kamilę zapytać nie tyle o bloga, co o pisanie. Cześć Edyta, cieszę się, że będziemy mogły porozmawiać na ten temat i będę mogła opowiedzieć Ci o mojej pasji. No właśnie, Kamila, pasja, bo ty mi się bardzo kojarzysz z pasją. Jesteś po prostu osobą, która... Ja mam takie odczucie na tyle, na ile cię znam, a znamy się już trochę kilka dobrych miesięcy i widziałyśmy się przecież też w Sewilli, że jak nie ma pasji, to nie robisz po prostu. I to mi się bardzo w tobie podoba. I też widzę tę pasję w twoim blogu i czuję tę pasję w twoim pisaniu. Tak, to prawda. Pasja na pewno jest dla mnie siłą napędzającą. Jestem osobą, która pisze nieregularnie. Piszę pod wpływem emocji, piszę pod wpływem jakiegoś impulsu. To, że ty mówisz, że piszesz właśnie nieregularnie i piszesz wtedy, kiedy masz wenę, kiedy coś do ciebie ważnego przychodzi, to jest wspaniały objaw odpowiedzialności za czytelnika. Wiesz, ja wielokrotnie próbowałam robić sobie grafik, próbowałam wpisywać do kalendarza, że piszę zawsze w środę i w sobotę. Próbowałam wyznaczyć sobie ilość postów, które chciałabym napisać w ciągu miesiąca. Ale na tym etapie mojego życia, na którym jestem teraz, nie mam tak naprawdę dużo czasu na pisanie. Ten czas, który posiadam, staram się wykorzystać na maksymalnie. Osoba, która to czyta, musi czuć, że to jest właśnie ten moment, że to jest chwila, w której ja chciałam być z tą osobą, która mnie czyta z drugiej strony ekranu. Cudowne, bardzo mi się podoba to sformułowanie, być osobą, która mnie czyta po drugiej stronie ekranu. To jest magia, wiesz, naszych czasów, że możemy być po różnych stronach ekranu, po różnych stronach tego wielkiego internetowego kabla i ze sobą tak wspaniale i tak szczerze się komunikować. Ja też tak mam w momencie, kiedy zwracam się do osób, które mnie czytają, do osób, które mnie śledzą, do osób, które chcą się ze mną w jakikolwiek sposób komunikować, czy na Facebooku, czy właśnie na moim blogu. Czuję tą więź i czuję to, że ten przekaz tylko wtedy, kiedy jest taki mega autentyczny i wychodzi właśnie z moich emocji, albo wyraża moje emocje, albo pokazuje mnie po prostu tak maksymalnie autentyczną, to tylko wtedy on ma sens jak gdyby dla mnie. I tylko wtedy widzę z drugiej strony odbiór, jaki chcę widzieć. To znaczy odbiór, który z kolei ze mnie wydobywa emocje, a u innych wzbudza emocje. Kamila, ty podróżujesz po Włoszech i podróżujesz, wydaje mi się, całkiem sporo, biorąc pod uwagę twoje wpisy i wszystkie miejsca, które opisujesz. I chciałam cię zapytać, jak to się stało, że w tych podróżach w którymś momencie spotkałaś, albo ona ciebie spotkała, historia na książkę? Wiesz co, Edyta, z tą moją książką to jest tak, że ja ją noszę w kieszeni, w którejkolwiek kieszeni, którą mam akurat przy sobie. Noszę już ją długo. A ile to jest długo? Dla mnie to już jest za długo. Bardzo bym chciała, żeby ta książka się zmaterializowała. Ona się powoli materializuje. Długo dla mnie w tej chwili to jest powiedzmy 2-3 lata. Kamila, powiem ci, że 2-3 lata, wiesz, na ten okres taki koncepcyjny, ja to czasami nazywam pisarską ciążą po prostu, na takie donoszenie książki do momentu, w którym już wiesz, że musisz usiąść i pisać,
To nie jest długo, to jest normalny proces pisarski. Ja swoje książki noszę tak po 2 lata mniej więcej w sobie. I to jest właśnie to, co mnie pociesza. Stąd też mam nadzieję, że to jest właśnie ta droga, bo wielokrotnie właśnie czytając wywiady, reportaże, czytając rozmowy z osobami, które piszą, słyszę te same odczucia, czytam te same zdania, czytam te same myśli, które są też we mnie. Także na to liczę, że to musi być długo, powinno być długo, może być długo. Powiem Ci z mojej praktyki i mojej pisarskiej praktyki i praktyki pracy z osobami piszącymi, to jest bardzo dobra strategia, a w zasadzie już mogę powiedzieć tak subiektywnie, jedyna najlepsza od siebie, bo jeśli dobrze przemyślisz, zaplanujesz, rozpiszesz wszystkie detale, które są ważne dla Twojej opowieści, to naprawdę potem pisanie idzie gładko. Bo blokady pisarskie czy blokady twórcze, one nie są blokadami twórczymi, one są blokadami, bo po prostu mamy coś niewymyślone, nieprzemyślane, nie wiemy, co ma być dalej, albo jak ma się jeden wątek łączyć z drugim. Także to nie jest, wiesz, jakieś takie marne pocieszenie, jak czasami ludzie sobie oferują. To jest naprawdę, wiesz, moja opinia mojego doświadczenia po prostu pisania 3 powieści, tak? Bo ja już jestem prawie przy końcu mojej 3 powieści. Także jesteś na świetnej drodze. Kamila, ja chciałam Ciebie zapytać, najbardziej mnie intryguje, słuchaj, ten wątek, o którym rozmawiałyśmy wcześniej, a mianowicie moment, w którym byłaś w Umbrii i nagle zobaczyłaś świat oczami swojej bohaterki tak naprawdę i też zobaczyłaś chyba tę bohaterkę, tak to było? Wiesz co, to było tak, że ja zobaczyłam któregoś ranka wychodząc z miejsca, z mieszkania, w którym się akurat zatrzymałam, wyszłam na ulicę i poczułam, że ja już na tej ulicy kiedyś byłam. Stwierdziłam, że przecież to jest niemożliwe. Nigdy wcześniej nie byłam w tym miejscu. Natomiast miałam wrażenie, jakby to było moje miejsce, jakby to było coś, jakby to było jakaś przestrzeń już mi znana i już mi bliska przede wszystkim. W tym momencie tak zupełnie niespodziewanie uruchomił się mechanizm, który poprowadził mnie dalej. Idąc tą ulicą, zobaczyłam kafejkę, zobaczyłam piekarnię, zobaczyłam jakieś kolejne miejsca i zdałam sobie sprawę z tego, że właśnie, że to dzieje się ta powieść, która jest we mnie. I bohaterki jeszcze do końca, jeżeli mam być szczera, nie zobaczyłam. To jest właśnie cały czas jestem na tym etapie blokady twórczej. Nie do końca widzę tą bohaterkę. Jeszcze mi się urywa. Jeszcze nie wiem w tej Umbrii jesienią, jaki szalik nosi. Nie wiem jeszcze, czy idzie w butach na płaskim obcasie, czy na wysokim. Nie wiem, czy ten dzień, w którym ją widzę, jest słoneczny i czy musi mieć okulary, czy na przykład ma parasol. Nie wiem tego jeszcze do końca. Z bohaterką jeszcze jej do końca nie poznałam. Natomiast tak, wtedy podczas tego wyjazdu poczułam miejsce i też to miejsce stało się takie plastyczne. Ono stało się, czułam jakbym je malowała. Czułam jakbym miała w ręku pędzel i jakbym po prostu patrzyła na te kamienice z punktu widzenia właśnie artysty, który musi je odtworzyć. Tyle tylko, że moim narzędziem było słowo, a nie pędzel. Muszę przyznać, że to było bardzo ciekawe doświadczenie, dosyć mistyczne, powiedziałabym. Uwielbiam te wszystkie historie właśnie o tych momentach, w których historia, opowieść z pisanej książki po prostu się objawia autorowi. I no właśnie, to jest takie ciekawe przeżycie, bo ona jest częścią ciebie i nie jest. Bo jest twoją kreacją, ale zarazem jest czyimś życiem i czyjąś historią. I to jest niebywałe to, co powiedziałaś właśnie, to poczucie, że miałaś wrażenie, że już tu byłaś, a wiedziałaś, że to jest miejsce, w którym byłaś po raz pierwszy w życiu. Więc to jest niezwykłe i mi się zdarzało czasami tak, że byłam w jakiejś sytuacji i nagle miałam wrażenie, że widzę ją, wiesz co, tak podwójnie. To znaczy, ja jestem w tej sytuacji, a jednocześnie widzę moją bohaterkę w tej sytuacji i to, jak ona by się zachowała, jak inaczej by się zachowała, co innego by powiedziała, coś, czego ja zupełnie w życiu bym nie powiedziała. Więc to są takie momenty, tak jak powiedziałaś, mistyczne, bardzo mi odpowiada to słowo w tym kontekście, bo tego się nie da w ogóle opisać żadną logiką, żadnym rozumem, a jednocześnie biorąc pod uwagę, że
tyle ludzi na świecie, tylu pisarzy w przeszłości również przeżywało takie momenty, sprawia, że no nie jesteśmy wariatkami. To znaczy, ja nie mam nic przeciwko takiemu, wiesz, lekkiemu szaleństwu, które właśnie pozwala ci na to, żeby czuć te momenty, żeby je widzieć, żeby je łapać, wyłapywać. No bo ja wielokrotnie, ja mam to szczęście, że mieszkam w Rzymie i Rzym jest nieskończoną studnią jak gdyby pomysłów na fabułę, pomysłów na umiejscowienie, pomysłów na bohatera. Wiesz, ja jestem w stanie napisać 12 powieści, tyle różnych bohaterów spotykam po drodze. I tak, to jest bardzo inspirujące, to jest niesamowite móc czuć to wszystko i odbierać. To znaczy te bodźce, które do ciebie dochodzą od różnych osób, które mijasz na ulicy w tym Rzymie, to są naprawdę ludzie z całego świata, ludzie o różnych zachowaniach. Ja też oczywiście uwielbiam obserwować Włochów. Włosi to no, aktorzy urodzeni. Tutaj też od samej gestykulacji, poprzez sposób wyrażania się, naprawdę powiem szczerze, chwila w Rzymie jest w stanie sprawić, że nawet ktoś, kto nie ma tego szaleństwa w sobie, jest w stanie mu się poddać. Jest w stanie popłynąć tym nurtem, który jest właśnie jakąś takim, wiesz, powiązaniem tej estetyki, która jest w każdej włoskiej kamienicy, tej kultury, którą czujesz. Czujesz dotykiem, czujesz wzrokiem, czujesz praktycznie wszystkimi zmysłami, które są. Możliwość tego, żeby odbierać ta odrobina szaleństwa jest zbawienna. A powiedz, czy twoja bohaterka znajdzie się w Rzymie? Tak, zdecydowanie tak. Ja poruszam się skuterem, poruszam się wespą i moja bohaterka, jeżeli są rzeczy, których jestem pewna, to jest to, że moja bohaterka będzie jeździć moim skuterem. Nie ma innej możliwości. Moja bohaterka będzie jeździć na czerwonej wespie i są takie miejsca w Rzymie, które na pewno będą częścią książki. Mam swoje adresy, mam swoje lokale, do których ona też będzie chodzić, bo tak naprawdę ja chcę dla niej najpiękniejszych rzeczy, najpiękniejszych doznań, więc zdecydowanie muszę ją poprowadzić po moich miejscach w Rzymie i chcę, żeby za jej pośrednictwem jak najwięcej osób też do tych miejsc dotarło. Jest taka dzielnica w Rzymie, nawet nie dzielnica, to jest po prostu kilka ulic, które noszą wspólną nazwę. I jadę codziennie do pracy tymi ulicami, wjeżdżam na wzgórze i zjeżdżając z tego wzgórza, za każdym razem myślę o tym właśnie, że to nie ja jadę, to właśnie to jedzie ona, jakkolwiek by się nazywała, bo jeszcze nie ma imienia, ale to jedzie ona i to też jest coś, co mi się naprawdę wielokrotnie zdarza. Jadąc do pracy, jadąc na wyspie, nie mogę powiedzieć, że przymykam oczy, bo jak przymknę oczy, to po mnie, ale widzę ją oczami wyobraźni. To ona jedzie, to jej wychodzi kosmyk włosów spod kasku, to ona ma zawiązaną apaszkę na szyi, to ona ma okulary. Ja ją widzę w niektórych momentach, które są tak naprawdę moimi momentami. Cudownie, już się cieszę w ogóle na tę myśl, że zobaczymy Rzym twoimi oczami poprzez oczy twojej bohaterki. Bardzo mi się to podoba, to jest taki wiesz, meta język. I ja osobiście też, przyznam ci się, że ja też lubię korzystać z własnych doświadczeń i też lubię wkładać w moje powieści miejsca, w których bywam i te miejsca z tymi charakterystycznymi też ludźmi, bo oni są tak wspaniali. Tutaj w Andaluzji też czasami idę nawet gdzieś po raz pierwszy, nie wiem, do warzywniaka i nagle pani, która tam sprzedaje, mnie tak zachwyca swoją energią, że mam poczucie, że chciałabym ją uwiecznić w tym jej właśnie byciu sobą i to przenoszę do książki. Czasami mam wrażenie, że ta moja książka będzie mozaiką, która łączy w sobie to, co lubię, czyli obserwacje ludzi, czyli jakiś tam rys antropologiczny, czyli jakiś kawałek, jakaś topografia, wszystko, co mnie kręci, chciałabym zawrzeć.
Dlatego też myślę, że moja książka na pewno będzie bardzo bogata w niuanse, w obserwacje, w jakieś detale, które tak naprawdę teoretycznie mogą wydawać się nic nieznaczące, ale to też one będą zapamiętane. Mam wrażenie, że twoja książka będzie trochę, a może nawet nie trochę, może bardzo, takim hołdem dla włoskości, tak jak ty go widzisz. Wiesz co, powiedziałaś coś, co często słyszę, nie bardzo często, ale często, w moich opowieściach o Włoszech, w moim wypowiadaniu się o Włoszech, w moim opisie Włoch, czuć, że ja je kocham. I to jest niesamowite, bo ja bardzo często, oczywiście mieszkając w Rzymie od 15 lat, możesz sobie wyobrazić, jak bardzo się złoszczę na duże miasto, które jest miastem chaotycznym. A ja jestem z Wrocławia, więc jestem bardzo poukładana. Okazuje się, że właśnie w tym Rzymie odkrywam w sobie pokłady południowego charakteru. No muszę oddać Rzymowi wszystko, co ma w sobie, to co najpiękniejsze. Także tak, to będzie na pewno książka pełna emocji. Ja mam we Włoszech mam kilka regionów, które są regionami, które skradły mi serce, które są mi bliskie, które czuję. Toskania, to jest Umbria. Ja uwielbiam Wenecję. Wenecję szczególnie zimą, taką mokrą, okropną tak naprawdę, wilgotną. Ja uwielbiam chodzić w tych kaloszach w tych dniach, kiedy naprawdę woda wlewa się do tych kaloszy i nie ma nic pięknego, ale to jest tak autentyczna Wenecja w tych momentach. Uwielbiam obserwować wenecjanki, które chodzą w długich płaszczach, które są zamoczone mniej więcej do kolan, no bo jest wysoka woda. To jest coś niebywałego. Włochy wzbudzają emocje. Włochy są emocjonalne. Ja nie jestem w stanie mówić o nich w inny sposób niż właśnie pełna emocji i pełna anki radości i wdzięczności, że mogę być częścią ich rzeczywistości. Kamila, więc tego ci najmocniej życzę, żeby udało ci się przenieść właśnie całą twoją pasję, całą twoją miłość do Włoch i płaskości i tego, co we Włoszech najbardziej kochasz, do twojej powieści. A powiedz mi jeszcze na zakończenie, gdzie cię możemy znaleźć i w jaki sposób możemy cię obserwować albo dołączyć do twojej społeczności. Tak jak już powiedziałaś na początku, prowadzę bloga Autostrada del Sole. Tak naprawdę w tej nazwie zamknęłam wiele różnych znaczeń, które prowadzą mnie do miejsca, w którym jestem, czyli też do Rzymu, bo ja tak naprawdę Autostradą Słońca, gdziekolwiek bym nie chciała wyjechać do góry, w dół, to właśnie jest to moje pierwsze zetknięcie się z drogą po opuszczeniu Rzymu. Oprócz tego mam też profil na Facebooku Kamila Kowalska Autostrada del Sole albo strona bloga. Dzielę się też tym, co najpiękniejsze we Włoszech, albo również tym, co piękne, czyli wizualnie miejscami na Instagramie. Także można mnie śledzić na różne sposoby. Instagram również konto nosi nazwę Autostrada del Sole. Świetnie, czyli co? Znaleźć twojego bloga, zapisać się na newsletter i czekać na książkę. Zdecydowanie tak. No to ja już czekam w takim razie. Dzięki Kamila za rozmowę dzisiaj i życzę ci miłego wieczoru. Dziękuję również. Do miłego usłyszenia.